Dzień dobry Państwu. Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na kuratorskie oprowadzanie po wirtualnej wystawie zatytułowanej Wszystko już było w średniowieczu. To nie będą tylko dzieła średniowieczne, ale generalnie chodzi o to, żeby na ich przykładzie pokazać, że nasza współczesna kultura wcale aż tak nie różni się od tej sprzed kilkuset lat. Będzie o modzie, o urodzie, oraz oczywiście o związkach damsko-męskich. Zapraszam do oglądania. Na przełomie XIV i XV wieku rozkwitł dworski nurt w sztuce gotyckiej zwany stylem pięknym. Należące do niego Madonny, takie jak nasza Madonna z Królowej, pokazują, jak wyglądał ówczesny ideał urody kobiecej. Okazuje się, że wcale nie odbiega on tak bardzo od kanonów XXI wieku. W przeciwieństwie do antyku, gdy najwyżej ceniono matematyczną równowagę proporcji, w wiekach średnich za wyznacznik piękna w przypadku kobiet uważano rysy zbliżone do dziecięcych, czyli duże oczy, wysokie czoło, mały nos, pełne usta i niewielki podbródek, jak również smukłą, delikatną sylwetkę. Badacze określają te cechy jako wywołujące potrzebę opieki oraz hamujące zachowania agresywne. Nic dziwnego zatem, że tak właśnie miały wyglądać damy, których główną rolą w wielu średniowiecznych romansach było oczekiwanie na ratunek ze strony dzielnego rycerza. Oczywiście, aby uzyskać wygląd jak najbliższy idealnemu, kobiety stosowały rozmaite zabiegi kosmetyczne. Przepisy na wygładzające i rozjaśniające kremy, na płukanki nadające włosom blask, czy wreszcie na mikstury depilacyjne krążyły po Europie już w pierwszym tysiącleciu po Chrystusie. Aby uzyskać modne, wysokie czoło, panie po prostu wyskubywały sobie włosy, czasem niemal do połowy głowy. O praktykach dotyczących dbania o urodę możemy się także dowiedzieć z tekstów krytycznych lub satyrycznych. Na przykład XV-wieczny pisarz i poeta Alfonso Martínez de Toledo, krytykując próżność kobiet, wspominał o sztuczności urody wielu z nich. Oto bowiem pięknie łukowate brwi były wyskubane, twarze upudrowane, usta zaczerwienione pomadką, nawet zęby bielone, a paznokcie malowane. W późniejszych, nowożytnych czasach gustowano w nieco obfitszych kształtach, świadczących o dobrym odżywieniu. Wydaje się zatem, że średniowieczny ideał urody, zakładający również atrakcyjność szczupłego ciała, najbliższy jest naszym współczesnym gustom. Metroseksualizm to pojęcie stworzone u schyłku XX wieku, łączące określenia metropolii i heteroseksualizmu. Stosuje się je wobec mężczyzn może przesadnie dbających o swoją urodę, w sposób tradycyjnie przypisywany kobietom. I wyobraźmy sobie zatem smukłego młodzieńca, odzianego w obcisłe szaty, ze starannie ułożonymi lokami, precyzyjnie przyciętą brodą. Tak się składa, że to właśnie typowy elegant z późnego średniowiecza. Pochodząca z kolegiaty w Wiślicy drewniana figurka Kazimierza Wielkiego przedstawia króla, który reprezentuje ideał ówczesnej męskiej urody. Późnośredniowieczna moda męska wymagała nienagannie szczupłej sylwetki, bo wąskie kaftany wraz z pasami osadzonymi nisko na biodrach uwypuklały każdą krągłość, zwłaszcza na brzuchu. Poza tym mężczyźni w średniowieczu nie nosili spodni. Ich nogi zakrywały nogawice, czyli
odpowiednik pończoch, sięgających aż do bioder i przypinanych do bielizny. Właściwie można powiedzieć, że współcześni wychudzeni młodzieńcy w spodniach typu rurki znakomicie wpasowaliby się w późnośredniowieczne ideały urody męskiej. Oto bowiem przedstawiciele elit, szczególnie królowie, wcale nie bywali ukazywani jako potężni, umięśnieni mężczyźni. Być może miało to podkreślać, że ci najbogatsi nie musieli pracować fizycznie. Jednocześnie modne były utrefione w misterne, rurkowate pukle włosy oraz brody. Ułożenie takich loków, jakie widzimy w figurce z Wiślicy, wymagało dużego nakładu pracy balwierza, z łaciny zwanego dziś najczęściej barberem, bo po łacinie barba oznacza brodę. Tak samo zresztą ukazany został Kazimierz Wielki na swym nagrobku w katedrze na Wawelu. Balwierz był golibrodą, czyli fryzjerem, chociaż często świadczył też usługi cyrulika. To określenie wywodzi się od pomocnika chirurga, takie jak opatrywanie i szycie ran, czy też puszczanie krwi. Takie usługi często były oferowane klientom łaźni. Oto bowiem, wbrew powszechnym mitom, średniowiecze nie było epoką brudu. Bardzo popularne były publiczne łaźnie, no a najbogatsi oczywiście mieli łaźnie prywatne, w których często przyjmowali gości. Niestety, u progu epoki nowożytnej epidemia syfilisu w Europie spowodowała zamknięcie publicznych łaźni i z czasem zmieniły się nawyki higieniczne Europejczyków. Tymczasem w średniowieczu elegancki mężczyzna miał być przede wszystkim czysty i zadbany, również jeśli chodzi o fryzurę i zarost. W środkowej części tryptyku z kościoła w Moszczenicy koło Starego Sącza przedstawiono ekstazę świętej Marii Magdaleny. Wedle legendy, po wniebowstąpieniu Chrystusa, Maria Magdalena zdecydowała się resztę życia spędzić na pustkowiu. Tam 7 razy dziennie doznawała mistycznej ekstazy, podczas której aniołowie unosili ją do nieba. Dlaczego jednak ukazywano tę świętą, szczególnie w późnogotyckiej sztuce Europy Środkowej, jako porośniętą w całości włosami? Często zakłada się, że taka ikonografia wywodzi się z legendy o Marii Egipcjance. To święta wywodząca się z kościoła wschodniego, która miała być nierządnicą żyjącą w IV wieku. Po nawróceniu się Maria Egipcjanka spędziła ponad 40 lat pokutując na pustyni, a gdy rozpadły się jej ubrania, to ciało jej zasłoniły długie włosy. Prawdopodobnie jednak włochatość Marii Magdaleny jest odniesieniem do wizerunków dzikich ludzi, często występujących w kulturze wizualnej późnego średniowiecza. Z jednej strony mogli oni uosabiać popędy i grzechy, ale z drugiej strony idealizacja życia na łonie natury i pierwotnej dzikości mogła być wyrazem lęków i tęsknot zurbanizowanego społeczeństwa europejskiego u progu czasów nowożytnych. Czy jednak średniowieczne kobiety rzeczywiście były włochate? Otóż nie. Ówczesna moda zakładała, że dama powinna usunąć z ciała owłosienie, nie licząc włosów na głowie. XIII-wieczny poemat Powieść o Róży podaje takie oto zalecenia w kwestii depilacji okolic intymnych. Niech dba, jak grzeczne dziewczę, aby izba Wenery czystą była. Niewiastą przecież jest roztropną, niech pajęczynę więc usuwa, skubiąc ją, paląc albo goląc, tak by i mech tam nie pozostał. Palenie oczywiście nie odnosi się do wypalania ogniem, tylko do stosowania żrących, palących kremów depilacyjnych. XII-wieczny traktat De Ornatu Mulierum, przypisywany lekarce
Trocie z Salerno podaje nie tylko przepisy na takie kremy depilacyjne, ale także na maści łagodzące, które należy zastosować po użyciu tychże. Raz na jakiś czas w mediach odżywa dyskusja na temat tego, czy właściwe jest karmienie piersią w przestrzeni publicznej. Tymczasem w średniowieczu obnażona pierś pojawiała się dosyć często i to nawet we wnętrzach sakralnych. Oto bowiem niezwykłą popularnością cieszyły się przedstawienia Matki Boskiej Karmiącej. W sztuce zachodnioeuropejskiej zwane Madonna Lactans, zaś w sztuce bizantyńskiej Galactotrophousa. Oczywiście wizerunek karmiącej Madonny ma swoje korzenie antyczne, przedchrześcijańskie. Przede wszystkim w starożytnym Egipcie popularnością cieszyły się przedstawienia bogini Izydy karmiącej Horusa, które badacze dziś przywołują jako podstawowy wzorzec dla wizerunków Marii karmiącej Jezusa. Również personifikacja miłości, czyli caritas, ukazywana bywała jako matka karmiąca, na przykład w ikonologii Cezarego Ripy, ilustrowanej od drugiego wydania z 1603 roku. Ale uwaga! Matka Boska, szczególnie w sztuce późnośredniowiecznej, obdarzała swym mlekiem nie tylko dzieciątko Jezus. Wielu świętych miało dostąpić cudu mistycznego skosztowania mleka Marii. Motyw ten pojawił się w żywotach różnych świętych, ale zwłaszcza Bernarda z Clairvaux, którego wedle legendy mlekiem z piersi poczęstował posąg Madonny z dzieciątkiem. W niektórych wersjach Maria miała swym mlekiem uleczyć infekcję oka Bernarda. Wraz z rozwojem koncepcji czyśćca pojawił się taki pomysł, że mleko Matki Boskiej może przynosić ulgę duszom w czyśćcu cierpiącym. Stąd przedstawienia Madonny, która tryska mlekiem napalone w ogniu dusze. Jakby tego było mało, w niektórych ołtarzach możemy trafić na wizerunki innych karmiących niewiast. Tak jest w przypadku środkowej części tryptyku z Racławic Olkuskich, obrazującej rodzinę Marii. To przedstawienie apokryficznych krewnych Matki Boskiej, w tym jej przyrodnich sióstr, obu również o imieniu Maria, które miały być matkami mężczyzn określanych w Ewangelii jako bracia Jezusa. To właśnie jedna z Marii, siostra Matki Boskiej, została ukazana w tym obrazie jako karmiąca. Termin cosplay powstał w latach 80. XX wieku, chociaż uważa się, że początki tego zjawiska sięgają lat 30. i pierwszych konwentów miłośników fantastyki. To jest połączenie słów costume i play. Chodzi o przebieranie się za ulubionych bohaterów fikcyjnych, filmowych, literackich, czy też z jakichś gier. I teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę, że żywoty wielu świętych były zupełnie nieudokumentowane historycznie, no to możemy uznać, że ci święci właściwie także byli postaciami fantastycznymi. Czym zatem różni się dzisiejsze pozowanie do zdjęcia w przebraniu ulubionego bohatera od dawnego pozowania do obrazu pod postacią wybranego świętego? Takie przedstawienia, gdzie jakiś święty miał twarz fundatora, były bardzo popularne w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Nazywamy je kryptoportretami. Znakomitym przykładem może być niewielki obrazek Adoracja Dzieciątka autorstwa działającego w Wenecji i w Rzymie Lorenza Lotta. To tak zwana Sacra Conversazione, czyli przedstawienie Matki Boskiej z dzieciątkiem na kolanach w otoczeniu świętych. W tym przypadku naszą uwagę powinna zwrócić postać świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, męczennicy wczesnochrześcijańskiej. Na identyfikację wskazują typowe dla tej świętej atrybuty –
koło, jako że Katarzyna była łamana kołem, i palma męczeństwa. Katarzyna jako jedyna ubrana jest w elegancką XVI-wieczną suknię, a jej głowa ma cechy portretowe. Masywna, owalna twarz z podwójnym podbródkiem nie jest typowym, wyidealizowanym wizerunkiem świętej dziewicy męczennicy. Kto zatem w tym obrazie przebrał się za świętą Katarzynę? Wszystko wskazuje na to, że była to Katarzyna Cornaro, ostatnia królowa Cypru. Zmarła w 1510 roku. Jej portret, zachowany w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie, wydaje się przedstawiać tę samą osobę. Prawdopodobnie Katarzyna Cornaro była fundatorką tego obrazu. W XVI wieku mieszkała w Wenecji, gdzie udała się po abdykacji w 1489 roku. W średniowiecznej Europie bardzo duża część parateatralnych form liturgicznych była związana z Wielkanocą oraz poprzedzającym ją Wielkim Tygodniem. Szczególnie od IX wieku następowała coraz większa teatralizacja tych obchodów. Z tego powodu produkowano rzeźby rekwizyty, na przykład figury Chrystusa z ruchomymi kończynami lub też niezwykle popularne osiołki palmowe, takie jak ten z Szydłowca. Procesje w Niedzielę Palmową w Jerozolimie odbywały się już w IV wieku, zaś w Europie Zachodniej co najmniej od wieku VII. Trzeba jednak pamiętać, że średniowieczne wydarzenia religijne i procesje miały znacznie mniej poważny charakter, niż moglibyśmy przypuszczać. Ich atmosfera była bliższa dzisiejszym imprezom plenerowym. Późniejsze zapiski na temat procesji z osiołkiem palmowym przywołują nawet porównanie do bachanaliów, czyli antycznych misteriów na cześć boga wina Bachusa. W niemieckich źródłach zachowały się wzmianki o sprzedawcach piwa, którzy w czasie palmowej procesji dostarczali uczestnikom trunku. Stąd też wynikała krytyka owych procesji ze strony protestantów. W ramach reform Kościoła katolickiego, w odpowiedzi na reformację, duża część średniowiecznych dramatyzacji liturgicznych została zniesiona przez Sobór Trydencki, a kolejne zlikwidowano w czasach oświecenia. To właśnie w XVIII wieku ostatecznie zrezygnowano z procesji z osiołkiem palmowym. Na terenie diecezji krakowskiej nastąpiło to w 1780 roku. Dzisiaj te procesje powracają. W Szydłowcu używana jest kopia tego późnogotyckiego osiołka, wykonana w 2005 roku. Dzisiaj jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak w jakimś filmie albo w serialu pojawia się scena brutalna, to okaleczenia, rany, krew są ukazywane bardzo realistycznie. I mimo że mamy dostęp do komputerowych technologii, to właśnie te okaleczenia, ta krew raczej nie są dodawane w postprodukcji, tylko uzyskiwane za pomocą bardzo starannej charakteryzacji. Ponieważ z tradycyjnym teatrem kojarzymy większą umowność, to być może często zakładamy, że zapotrzebowanie na taką realistyczną charakteryzację pojawiło się dopiero wraz z rozwojem przemysłu filmowego. Tymczasem taka właśnie charakteryzacja była stosowana w średniowieczu, w przedstawieniach pasyjnych i dramatyzacjach w Wielkim Tygodniu. Krucyfiksy miewały figury Chrystusa z ruchomymi stawami, obleczone skórą albo po prostu z realistycznie odtworzonymi zębami i paznokciami, a także ranami, skrzepami krwi, czy nawet z prawdziwymi włosami. Taki na przykład zachował się do dziś w kościele świętego Marka w Krakowie. Rzecz w tym, że wszystkie te teatralne elementy wypadły z łask w czasach nowożytnych. Wiele średniowiecznych krucyfiksów nie przetrwało. Wiele bywało chowanych w klasztornych zaciszach
inne zaś były wizualnie cenzurowane. Do tej ostatniej grupy należy XIV-wieczny krucyfiks królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu. Wedle legendy miał on do niej przemówić, w wyniku czego królowa zdecydowała się na poślubienie Jagiełły. Rzeźba ta to tak zwany krucyfiks mistyczny. Oryginalnie Chrystus był nie tylko naturalistycznie pomalowany, ale nawet miał perukę. Pod nią gładko opracowano górną część głowy tej figury. Taka drastyczna wizualizacja męki nie podobała się jednak w późniejszych czasach. Ze względu na opinię cudowności, krucyfiks nie został usunięty, ale wstawiono go w nowy ołtarz i znacząco zmieniono jego wygląd. Pozłocono figurę prawdopodobnie w 1634 roku, a na jednolity, ciemny kolor pomalowano w 1826 roku, by estetycznie komponowała się ze srebrnym tłem i czarnym marmurem późnobarokowej nastawy. A skoro jesteśmy na Wawelu, no to chyba każdy, kto zwiedzał kiedykolwiek Zamek Królewski, słyszał o legendzie dotyczącej jednej z głów zdobiących strop sali poselskiej. Ta głowa miała kiedyś upomnieć króla Zygmunta Augusta, że powinien sądzić sprawiedliwie, a urażony monarcha kazał ją zakneblować. W rzeczywistości jednak jest to po prostu głowa kobiety z podwiką na ustach. Nie jest to żaden knebel, tylko element damskiego nakrycia głowy. W założeniu podwika miała zasłaniać szyję i podbródek. Inne przykłady przedstawień kobiet z podwiką na ustach znajdziemy w XVI-wiecznych epitafiach wrocławskich. Tymczasem kontrakt na wykonanie wawelskich głów podpisał w 1535 roku Sebastian Teuerbach, snycerz właśnie z Wrocławia. Wydaje się zatem, że to po prostu przedstawienie wdowy. Oczywiście takie zasłanianie ust nie miało nic wspólnego z epidemiami, choć zdawano sobie sprawę z tego, że zarazy szerzą się przez powietrze zwane morowym i że nie należy oddychać na sąsiadów. Już w 1622 roku zalecano, by w czasie epidemii między ludźmi obcując, stawać od wiatru. W Polsce zarazy pojawiały się cyklicznie, nawet co kilka lat i to nie tylko w średniowieczu. W Krakowie epidemia w latach 1675-1679 pochłonęła ponad 20 tysięcy ofiar, w efekcie czego liczebność miasta spadła do 10 tysięcy mieszkańców. Kolejna epidemia w latach 1707-1710 przypieczętowała upadek miasta. Przez 2 lata uniwersytet był zamknięty, nie działały szkoły, praktycznie ustał handel. I jeżeli myślicie Państwo, że dzisiejsze antyepidemiczne obostrzenia są surowe, to pomyślcie, że wtedy za wyjście z domu dotkniętego zarazą i złamanie kwarantanny groziła kara śmierci. Współczesna komunikacja cyfrowa bardzo często posługuje się skrótami. Kiedy piszemy, chcemy jak najszybciej wygenerować przekaz, a poza tym na powstanie tych skrótów wpłynęło też ograniczenie ilości znaków, na przykład kiedyś w SMS-ach, dzisiaj w serwisach takich jak Twitter. Stosujemy skróty bardzo często pochodzące z języka angielskiego, które już na stałe weszły także do innych języków. A poza tym stosujemy znaki specjalne, takie jak na przykład end albo tak zwana małpa, i nie zdajemy sobie sprawy, że ich pochodzenie sięga średniowiecza. To tak zwane ligatury, czyli połączenie kilku liter w jeden znak. End to połączenie liter e i t, czyli spójnik i, po łacinie et. W średniowiecznych oraz nowożytnych rękopiśmiennych księgach i dokumentach znajdziemy przede wszystkim
abrewiatur, czyli wyrazy zapisane w skrócie poprzez odcięcie końcówki lub poprzez wyrzucenie liter ze środka słowa. I tak zamiast nostros pojawiało się nros. DNI to domini, zaś mgris oznaczało magistris. Zresztą my wciąż skracamy magister do mgr. Bardzo popularne były ligatury słów per, p z przekreśloną laseczką, czy quam, q z przekreśloną laseczką. Końcówki wyrazów też bywały skracane, szczególnie takie jak czy m. Skrót zawsze zaznaczano kreseczką nad pozostawionymi literami. Nasze współczesne skróty wypadają w tym porównaniu bardzo niechlujnie. Ciekawe, czy za kilkaset lat odczytywanie naszych zapisków będzie stanowiło duży problem. Średniowiecze najczęściej postrzegane jest jako epoka bardzo religijna. Tymczasem ówczesna świecka literatura wskazuje na znacznie większą swobodę obyczajową, niż moglibyśmy przypuszczać. Pomimo kościelnych nakazów i zakazów dotyczących sfery małżeństwa czy ogólnie seksualności, bohaterowie romansów rycerskich coraz to wikłali się w cudzołożne związki. I te związki były tak przedstawiane, że czytelnicy wcale nie potępiali ich poczynań. Klasycznym przykładem jest legenda o Tristanie i Izoldzie. Zakochali się w sobie, gdy przypadkowo wypili miłosny napój i nie byli w stanie odmówić sobie miłosnych uniesień. Izolda jednak została żoną króla Marka, wuja swego kochanka Tristana. W sztuce średniowiecznej, na przykład w XIV-wiecznej skrzyneczce królowej Jadwigi z katedry na Wawelu, Tristan występował z sokołem. To atrybut młodych rycerzy, ale też kochanków, jako że odnosi się do symbolicznego polowania na serce damy. A Izoldę ukazywano z pieskiem. To symbol wierności, ale w jej przypadku nie była to wierność małżeńska, lecz stałość w uczuciach wobec kochanka. W XIII-wiecznej powieści o róży doradzająca młodym dziewczętom starucha mówi wprost, że każda kobieta, póki jest młoda, powinna mieć wielu kochanków. Z kolei rozsądny mąż powinien przymykać oko na wybryki żony, aby zachować spokój i szczęście w małżeństwie. Przedstawienie Tristana i Izoldy to scenka występująca w wielu dziełach z Kości Słoniowej, lecz nie mająca odzwierciedlenia w zachowanych tekstowych wersjach legendy. Ukazuje ona spotkanie kochanków w ogrodzie. Król Marek śledził ich ukryty na drzewie. Oni jednak odkryli obecność króla, gdy ujrzeli odbicie jego twarzy w strumyku płynącym pod drzewem i przeprowadzili niewinną rozmowę, która uśpiła czujność zdradzanego męża. XIV-wieczna skrzyneczka z kości słoniowej ze skarbca katedry na Wawelu należy do grupy co najmniej 8 takich zabytków przechowywanych w różnych kolekcjach na całym świecie. Są one dekorowane między innymi przedstawieniem Filis jadącej na Arystotelesie. To było bardzo popularne przedstawienie, występujące nawet w sztuce sakralnej, jako personifikacja grzechu rozpusty. Na skrzyneczce opowieść zilustrowana jest w 2 scenach. To legenda popularna od XIII wieku, wedle której Arystoteles miał napominać Aleksandra Wielkiego, iż ten zbyt wiele czasu spędza z piękną Filis. Kobieta postanowiła zemścić się na mędrcu, wiedząc, że starzec sam w tajemnicy jej pożąda. Obiecała mu spełnienie, jeśli posłuży jej za rumaka, da sobie założyć uzdę i będzie woził ją na swych plecach, poganiany batem. Aleksander Wielki był świadkiem upokorzenia filozofa.
Rzecz w tym, że w wielu przedstawieniach Filis jadącej na Arystotelesie mędrzec wcale nie wygląda na zmartwionego. Być może zatem akurat taka aktywność wpasowała się w preferencje filozofa. Nie należy mylić przedstawień Filis na Arystotelesie z popularnymi w późnym średniowieczu satyrycznymi scenami, w których żona bije męża. Tam bowiem mężczyzna zawsze jest wyraźnie nieszczęśliwy. W obu przypadkach mamy do czynienia z odwróceniem porządku społecznego. Kobieta dominująca i uległy mężczyzna byli po prostu przedmiotem drwin. Jednorożce są niesłychanie popularne w naszej popkulturze. Występują w bajkach dla dzieci, zdobią szczególnie produkty dla dziewczynek, ale też te mityczne stworzenia zostały powiązane z tęczą i w tym kontekście od lat 70., 80. XX wieku są wiązane z ikonografią ruchów LGBT. Również średniowieczna kultura wizualna była pełna tych właśnie mitycznych stworzeń. Polowanie na jednorożca znajdziemy także w znanej już Państwu skrzyneczce ze skarbca katedry na Wawelu. Dlaczego chciano upolować jednorożca? Głównie ze względu na jego cenny róg. Sproszkowany miał być znakomitym afrodyzjakiem, a poza tym wierzono, że w magiczny sposób neutralizował trucizny. Wystarczyło go zanurzyć w zatrutym napoju. W wielu europejskich kolekcjach i skarbcach były rogi jednorożca, a tak naprawdę spiralnie skręcone kły narwala, czyli wieloryba żyjącego w wodach arktycznych. Takie polowanie mogło się udać tylko przy udziale dziewicy, bo jednorożec to istota czysta, którą przywabić i okiełznać mogła jedynie nieskalana panna. Trzeba jednak powiedzieć, że o taką wcale nie było łatwo, bo w rzeczywistości niejedna panna traciła dziewictwo jeszcze przed ślubem. XII-wieczny traktat De Curis Mulierum, czyli o leczeniu kobiet, przypisywany lekarce Trocie z Salerno, podaje nawet przepis na to, jak odzyskać oznaki dziewictwa. Należało w tym celu przyłożyć pijawkę w odpowiednie miejsce. Zapewne przydało się to niejednej damie przed nocą poślubną, ale nie próbujcie tego w domu. Wszystko już było w średniowieczu. Tytuł tej wirtualnej wystawy jest takim moim powiedzonkiem, które często powtarzam na moim blogu albo w różnych artykułach. Mam nadzieję, że w tej prezentacji udało mi się pokazać Państwu, że średniowiecze wcale nie było epoką tak skrajnie odmienną od współczesności. Wiele aspektów naszego życia nie różni się od tego, do czego przywykli nasi przodkowie. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do serwisu Wirtualne Muzea Małopolski.